Dzisiaj pierwszy raz jesteśmy w parku pod koniec pory deszczowej i jeżdżąc po nim naszym Defenderem możemy zaobserwować, że jest tutaj bardzo zielono i jest masa takich zagajników, sadzawek, które z jednej strony uniemożliwiają nam przejechanie przez wszystkie drogi, a z drugiej pozwalają na zaobserwowanie zwierząt z zupełnie innej strony. Na co teraz patrzymy? Te malowane psy są przepiękne. Cały statek. Where we can find puppies? No, it's not. It's not the time for puppies now. We cannot make a market for such things. So we cannot. Do you any people keep them as pets? Yeah, that's what I asked. No. Pada deszcz, ale mamy jedyną okazję, żeby popływać w basenie. Co robimy? Nurkujemy. Jesteśmy w Zambii. Dzieli się już zwierzęta. A teraz odpoczywamy na basenie. To w strefie jest... W porze deszczowej oznacza kopanie się w deszczu. Ale mamy przyjaciela. Już zaraz chcę wam pokazać. O. Witamy was serdecznie w Zimbabwe. Ominęliśmy trochę filmy z Malawi, ponieważ byliśmy tylko tam nad jeziorem. Większość czasu spędziliśmy w autobusie, poruszając się z jednego państwa do drugiego. A nad jeziorem, choć były dwie fatalne informacje. Po pierwsze, brzydka pogoda, większość czasu padał deszcz, to było koniec pory deszczowej. A druga informacja była taka, że w jeziorze, w którym mieliśmy nurkować, jest jakaś bakteria, która zjada ciebie od środka, więc postanowiliśmy nie ryzykować. Teraz jesteśmy nad... Gdzie? Zimbabwe. To Zimbabwe, no powiedz mi gdzie jesteśmy, bo znów zapominam. Jesteśmy teraz w Zimbabwe. I w trakcie tego dzisiejszego dnia, tego popołudnia, pokażemy wam jedną rzecz, którą nie pokazywaliśmy jeszcze. To jest jak nam idzie rozkładanie namiotu. Więc... Ustawiam stoper. Nasza codzienność. Nasza codzienność prawie. I czas start. Zobaczymy, ile rozłożymy. Kaszka z mleczkiem. Jak widzicie, kaszka z mleczkiem. Składanie, rozkładanie namiotu zajmuje nam już 4 minuty. Robimy to codziennie rano i codziennie wieczorem. Więc jak żeby inaczej? Musi być to proste. A jakie dzisiaj mamy plany na kolację, skoro zostajemy sami? Stek? Czy to dzisiaj jest dzień na steki T-bony? Tak. Więc zamierzamy użyć naszego trakowego grilla i usmażyć sobie dwa pełnokrwiste T-bony, które zakupiliśmy w sklepie. I wypić winko.
więc zaczynamy rozpalać naszego grilla. Już strasznie szybko się ściemniło, więc musimy się z tym pośpieszyć. Mam całe ręce ujebane od węgla, więc z tego miejsca pozdrawiam naszego kolegę Górala. Nie wiem, czy nas ogląda, ale go pozdrawiamy. Dobra. Dobra, już wiem, że to nie jest benzyna. Bo benzyna dałaby mi ogniem w twarz. Co przygotowała dla nas szefowa Paulinka? Tu mamy steczki posolone, popieprzone, chyba mnie czekają. Tu mamy Mateusza przysmak z dzieciństwa, czyli pieczarki z serem, a do tego zielona papryka na grilla. Uda się? Uda się. No i czerwony pinotaż z południowej Afryki. Uda się, wszystko się uda. Luksusowy obiad w terenie. Tutaj się nasze jedzonko dzisiejsze robi. Kolacyjka przy muzyce świerszcz. Oby tylko nam małpy nigdzie nie żarły. Chyba zaczyna powolutku mięsko kapać. Dobrze. Cóż to za piękna natura. A kogo tu mamy? Paulinę Franie. Paulina, kiedy ostatni raz zrobiłaś pranko? Ręcznie? Pewnie z półtora tygodnia temu, może dwa. Dużo pranka. Szanuję posiadanie pralki od 3 miesięcy. Strasznie. Żeby nie było, ja już swoje pranko zrobiłem. Prawda. Robiłem je od rana. To nie tak, że Paulinka robi pranko za mnie. A szkoda. Jak relaksik? Relaksik totalny. Znowu zamówiliśmy rybę, bo w okolicy nie ma ani jednej restauracji. Więc dzisiaj będziemy grillować. Ile chciałaś dostać ryb? 2 duże na kolację. A wyszło z tego 5 dużych ryb. Nie wiem, jak to się stało. W każdym razie 3 już bierzemy na zewnątrz, żeby się troszeczkę były gotowe, rozmrożone, tilapie. Jedną się podzielimy z naszym kierowcą Joshem, który z nami został. A 2 kolejne, nie wiem, może będą na jutro, może je komuś damy. We will see. Generalnie nie dogadaliśmy się do końca. Ale rybki są ładne i duże. Idziemy sobie właśnie zobaczyć wnętrze jaskini. Jaskinia ta ma dwie nazwy i dosyć straszną historię. Pierwotna jej nazwa nosi i to Chiroro Dziwa, które w tradycyjnym języku oznacza The Cave and the Pool of the Fallen. Nazwa wzięła się stąd, że w 1830 roku plemię Angoni zmierzające na północ napotkało tutaj lokalnych mieszkańców, którzy przerażeni uciekli do właśnie tej jaskini i w tej jaskini de facto zostali utopieni przez tamto plemię. Druga historia wcale nie jest lżejsza, ponieważ jest również powszechnie wierzą w okolicy, że właśnie w tej jaskini ciała swoich ofiar wrzucał okoliczny seryjny morderca o nazwie Nyamakwere, który, no i że właśnie na tym polegało jego morderstwa, na wrzucanie swoich ofiar do wód cichego basenu, Silent Pool. Cześć, jesteśmy na terenie
chyba jednego z większych takich stanowisk archeologicznych w Afryce, a mianowicie na terenie Great Zimbabwe Ruins, które dały nazwę kraju, w którym się znajdują. Ruiny te pochodzą od 1200 do 1600 roku i stanowiły część społeczności króla, zamieszkującego to króla, którego księstwo sięgało aż do dzisiejszych terenów zachodniego Mozambiku czy wschodniej Botswany. Jak widać, jedną z ciekawszych rzeczy to jest to, że ruiny, że budynki te całościowo zostały skonstruowane z takich bloków granitowych, bez użycia jakiejkolwiek zaprawy. Z tego, co się dowiedzieliśmy, władze kolonialne, czy też biały człowiek, przez setki lat nie był w stanie uwierzyć, że ruiny te pochodzą od cywilizacji afrykańskiej, a nie są pozostałością Arabów czy Fenicjan. Troszeczkę zaczynając od zera w tym historycznym miejscu, ruiny Great Zimbabwe zostały zbudowane przez lud Bantu, który na terenie dzisiejszego Zimbabwe nosi nazwę Shona. Składają się one, ten kompleks składa się de facto z trzech odrębnych elementów. Jest wzgórze, na którym zasiadał król wraz z jego doradcą, który równocześnie był wróżbitą. Jest tak zwane Great Enclosure, które było zamieszkiwane przez jego pierwszą i główną żonę, oraz dolina, która była zamieszkiwana przez jego pozostałe żony. Władca ten praktykował, czy władcy ci na przestrzeni lat, było ich 8, praktykowali wielożeństwo, poślubiając kobiety, tym samym zyskując sobie przychylność kolejnych ziem i kolejnych wiosek. Osoby, które chciały wejść i spotkać króla na jego wzgórzu, musiały się przebić przez widoczną tutaj wąską ścieżkę, która umożliwiała w razie czego bardzo skuteczną obronę i zabicie po prostu wrogich królowi osób. Ponadto każdy gość na dworze u króla na wzgórzu musiał najpierw trafić do wróżbity. Celem wróżbity było na początku przeprowadzenie ceremonii oczyszczenia i dopiero później dopuszczenie tej osoby do osoby władcy. Wróżbita ponadto pełnił ważną rolę. To on doradzał co do ewentualnych wojen, przepowiadał również z kości także to, czy kiedy będzie susza. U szczytu swojej władzy cały ten kompleks był zamieszkiwany przez około 25 tysięcy mieszkańców na ponad 700 hektarach. I prawdę mówiąc, to właśnie ludność, czy też popularność tego miejsca doprowadziła do jego zagłady, ponieważ według wszystkich archeologów upadek tego królestwa, księstwa, ewidentnie cywilizacji, spowodowany był tym, że lokalne surowce już nie nadążały za ilością ludzi, która zamieszkiwała te tereny.